6 lipca 1991 roku Panie ulecz mnie jeśli będziesz mnie uważnie słuchać i jeśli staniesz wobec mnie bez żadnego sprzeciwu bez żadnego rywala i bez żadnej wątpliwości jeśli przyjdziesz i uznasz że jesteś grzeszna i pokażesz że nie ma w tobie żadnego wahania aby okazać skruchę Uzdrowię cię. Należysz do mnie i dałem ci moje serce, dlatego właśnie pragnę, abyś ukrzyżowała wszystko, co jest tobą. Niech jedynymi śladami na twoim ciele będą te, które ja mam na swoim. Jeśli zobaczysz ślady stóp, nienależące do mnie, nie idź za nimi, ślady moich kroków, Splamione są krwią i pachną mirrzą. Jeśli usłyszysz cokolwiek od kogoś odzianego w okazałe szaty, niech to zginie razem z nim i nie dawaj żadnego posłuchu temu, co mówi. Ja, twój Pan, ubrany jestem w łachmany zworów i chodzę boso. Mój płaszcz skąpany jest we krwi, a moje serce ogarnia gorejący ogień. Moje wargi są spieczone z braku miłości. Panie, uzdrów wszystkich, uzdrów cały świat. Napełnij moje serce radością, modląc się za tych wszystkich, których serca są zamknięte na rozsądek i moją mądrość. Panie, przyciągnij nas bliżej siebie. Jesteśmy tak zmęczeni, chodząc po tym wygnaniu. Rosa z moich ust ulży Waszym sercom. Uwolnię Was od Waszych boleści. Moje oczy przypatrują się światu, badają każdego z Was. Gdybym zstąpił teraz, znalazłbym jedynie garstkę noszącą mój znak na czole. Otwarłem niebiosa za cenę mojego życia, aby stały się również Waszymi. Pytam Was, Któż nie przylgnie raczej do życia niż do śmierci. Jak długo jeszcze nie będziecie słuchać rozsądku. Zawsze, jak długo jeszcze będziecie odrzucać Moją miłość zapierając się i znieważając waszego pomazańca. Prawość i sprawiedliwość zasiadły na tronie, który wstępuje na was z nieba, aby wam powiedzieć, że droga do waszego mieszkania w niebie. Do źródła światłości prowadzi przeze mnie. Jeśli zdacie się na mnie, pokażę wam drogę do ogniska domowego. Jeśli zaufacie mojej miłości, doprowadzę was do komnaty tej, która mnie poczęła, aby zatroszczyła się o was i uzdrowiła was. Nie krępuję więzami waszej wolności, wiążę was jedynie girlandami miłości. Kocham Was miłością nieskończoną, a moja czułość wobec Was jest niewyczerpanym źródłem. Posłuchaj, córko, powiedz to obcym i swoim, powiedz im, jak moje serce cierpi z braku miłości.